Hej, witajcie tu Sewersji i... Lagos! I witam was w kolejnym odcinku, bądź też odcinkach, raczej odcinkach serii Zagrajmy w Mega Man X. Ostatnim razem pokonaliśmy naszego oktopuska bezużytecznego kmiotka i tym razem bierzemy się za Sting Chameleona. Który ma najmniej ulepszenie poziom w całej grze. I tak. Którego naładowana broń jest dość interesująca, ale do tego jeszcze dojdziemy. Sam kameleon, no jak to kameleon, no. Jak kameleon, dokładnie. Ty już nie kojarzysz, żeby kameleony miały rogi na nosie. To jest Mega Man X, on musiał dostać jakieś ulepszenie. Co tam jest na dole? Czy to jest zakamuflowany met? Tak, to jest zakamuflowany met. Holy shit, nigdy tego nie widziałem. O, tu jest kolejny. Jak już raz się pojawiał, to przewidywanie takich kamuflaży nie jest aż takie trudne. Poza tym w pełni naładowana ręczna armatka X-a potrafi przebić się przez te kłody niby. Tak właściwie sam poziom ma całkiem fajny wygląd, ponieważ no miło te właśnie, chodzi mi o te właśnie te robotyczne drzewa, które właśnie mają teraz swoje robotyczne części, ale sam sobie poziom jest taki zwyczajny, naprawdę nie mam nic specjalnie ciekawego, tak przynajmniej moim zdaniem, nie wiem jak twoim. Trochę mi się kojarzy z planszą Woodmana. Tak, w tym sensie, też prawda. Chodzimy, najpierw są jakieś drzewa, później wchodzimy do jakichś jaskiń, tylko nie ma tutaj śmiercionośnych króliczków, które strzelają w nas tymi marchewkami. Zgadza się. Są takie dziwne roboty w pewnych miejscach. To jest właściwie miejsce, do którego nie trzeba iść, ale i tak umieścili tu minibossa. Który jest strasznie... Walka z nim jest strasznie przyciągająca się, no i strategia na to jest taka, jak na wszystkie inne rzeczy w tej grze, odbijać się od ścian i strzelać. I jego jedynym punktem jest stay u go, tak? Chyba że... tak. Wiesz co, spróbuję tej omni broni, czyli tornada. Wątpię, żeby na niego działało? Właśnie, wydaje się nie zadawać mu żadnych obrażeń, jasny gwint. Czy broń Storm Minigun ma taki problem, że nie działa na wszystkich przeciwników, to jest właśnie chyba jedyna wada. Czy ten gość mógłby obrywać? Zaraz zacznę strzelać normalnymi strzałami, to będzie lepsze wyjście chyba. Albo czymś takim. Nie, walka jest strasznie prosta, ale jak mówiłem, bardzo się przeciąga. To jest najgorsze w takich walkach, bo często można popełnić błędy, które nie wynikają z tego, że nie ma się umiejętności. Po prostu... Jesteśmy zmęczeni, no ale o, widzę, że trochę dymi, więc jest postęp. Ale dopiero trochę. Zaraz będzie eksplodował, spokojnie. Proszę wyjść z kosmosów. Co? Był taki komiks chyba, proszę wyjść z kosmosu. Kiedyś na Quake'u, dawno temu. A, tak, rozumiem. Szybko, o, dobra. Proszę szybko stąd wyjść z kosmosu. On dymi trochę bardziej, więc miejmy nadzieję, że... Holy shit! To nie powinno się stać. Miejmy nadzieję, że niedługo padnie na dobre. Boże święty, nie sądziłem, że ta walka może wziąć tak długo. Jest! O, wreszcie. On zajmuje chyba dłużej nawet niż niektóre Maveryki. To jest interesujące. I co nam się pojawia ostatnia kapsuła Lighta? Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia, staruszek. Ta kapsuła posiada nowy typ pancerza. Zredukuje obrażenia zadawane twoim systemom o 50%. Jej! 50%, co faktycznie sporo. Nie, naprawdę, bo można by się spodziewać, że nie wiem, będzie zredukował 25% bodajże upgrade'y w Zeldzie. Każdy kolejny redukował obrażenia o 25%. A ten tutaj od razu o 50%. Bardzo, bardzo nieźle. Trzeba przyznać, że nagroda jest całkiem spora w porównaniu do... Ej, ty musisz chyba zejść na dół, z tego co pamiętam. Tak, tutaj muszę zejść na dół. I tutaj jest właśnie konieczny upgrade do hełmu, który pozwala naszym nogom niszczyć te bloczki. Z tego co pamiętam, to tutaj skok jest bardzo... A nie. Nie jest też taki, że... Nie, jest jeszcze trudny. Z powrotem wrócić. Op, dobra. Dobrze jest. W tej grze nie ma żadnej broni, która by pozwalała na takie dłuższe skoki, nie? Jest, z tego co wiem, co widziałem, są naładowane naładowana broń, czyli pingwina daje takie formy. Więc może to jakby się przyczepić. Myślałem, że to można wyprzedzić. No nic. A i tak, by the way, jeżeli byśmy
nie zniszczyli tam tego minibossa, to wtedy ta jaskinia by się trzęsła i na nas by spadały takie klocki właśnie z tych skał. Wow. Z góry. To ciekawe. Warto wziąć ten pancerz, chociażby dlatego. Mhm. Sam fakt, że redukuje obrażenia o 50%, uwierzcie mi, to widać, to czuć, że te obrażenia są zdecydowanie mniejsze. Zresztą będziemy mogli to porównać w ewentualnych walkach z mistrzami Mavericków, że no, będą oni zadawać mniej niż faktycznie powinni. Wow, to jest darmowe życie? Tak. Najłatwiejsze życie ever. Zdecydowanie. O, kolejny Raid Armor. Dobre w Raid Armorze jest to, że też potrafi dashować. O. Co? Jeżeli nie mamy Raid Armora tutaj, to ci przeciwnicy, którzy przypominają Sniper Joe, nie będą w tym siedzieć. Będą siedzieć poza Raid Armorem, dzięki czemu będziemy mogli ich zniszczyć i sobie przywłaszczyć pancerz na własność. Gdybyśmy jakimś cudem zgubili ten... Ach, cholera, te rzeczy są strasznie wytrzymałe. Naprawdę? Ale to nie wiedziałem. Myślałem, że oni cały czas tam siedzą z losu. Nie, sam widziałeś w etapie, czyli pingwina. Chyba. Przynajmniej jak się wracałem, to był taki moment, że zsiadłem z Raid Armora i wtedy przeciwnika tam nie było. No, ale mniejsza z tym. Tak. Jest... I tutaj zdecydowanie pancerz ci przyda. Bo ta walka po prostu... Strasznie się dłuży. Jest. Nie, jest. Ciężko mieć ogólnie jego ataków. Ale zobaczcie, nasz pasek życia jest w całkiem niezłym stanie, więc jeszcze przy redukcji... Holy shit. Holy! Wow! Dobra, to jest faktycznie ciekawy atak. Przy redukcji obrażeń i takim pasku życia nie powinno być żadnych problemów. Gdzie on teraz się pojawi? Tutaj. Okej. Dobra. Wow. Jak to możliwe, że to mi nie trafiło? Jak to możliwe? Przysiągłbym, że któryś z tych kolców trafił Mega Mana. X-a. Wow. Właśnie się zastanawiam, czy nie masz teraz jego słabości, ale chyba nie? Wiesz co, nawet to, jeśli walka Busterem powinna dać radę, zdać egzamin. Wow. I tak jak mówiłem właśnie wcześniej, te kolorowe kulki, w ogóle te różowe kulki właśnie zadają mniej obrażeń od tej jednej dużej z naładowanego X-Bustera, co mnie to chyba szybuje. W tym upgrade'ie do X-Bustera. What? Ja tam zajesz sobie radę, nie marudź. Upgrade'y do X-Bustera jakoś te najwyższe nie są zbyt wybitne. Ja grałem w X3 i tam dostałem upgrade do Bustera, to czułem, że mam słabszy, bardziej naładowany Buster niż ten zwykły. Nawet jeżeli połączyłem obydwa naładowane strzały. Co ciekawe, w Mega Manie... Ogólnie właśnie... Dobra, mów. No i właśnie ten upgrade do X-Busterów w X-ach mają bardziej za zadanie pomagać przy zwykłych przeciwnikach niż przy właśnie bossach. Ponieważ właśnie na bossach na ogół są nieco słabsze. Wszyscy chyba wychodzą z założenia, że gracze będą używali słabości na bossów. No chyba tak. Wow! Nie chcieli po prostu czyścić X-a aż tak bardzo OP. I tak... Dostaję dużo mniej obrażeń niż powinienem. Zobaczcie, mój pasek... Oberwałem dość dużo, a mój pasek nie zbliżył się nawet do połowy życia X-a. No, jest blisko, ale... 1/3 paska zeszła. Chyba, że jestem aż tak złym matematykiem. Ale ważne, że... Trzeba spokojnie. Tak jest. Chciałem coś powiedzieć ciekawego. Że taka mała ciekawostka. W Mega Man X3, do którego jeszcze dojdziemy, ale chciałbym to po prostu zaznaczyć, że... Liczba naładowań wynosi 4. Są 4 poziomy przy upgrade'zie do Bustera. Są 4 poziomy ładowania ręcznej armatki. No, pomyślcie o tym! Gracze klasyczne... Właśnie to jest jedyna taka część właśnie z 4 poziomami naładowania. What the fuck? Gdzie może z tym iść klasyczny Mega Man? Po prostu. 4 poziomy ładowania ręcznej armatki. Dobra. Czemu Lin pokonany? I teraz potrzebuję jeszcze tylko zdobyć 2 subtanków poza, kontenerami z upgrade'em do życia. Więc po prostu powiedz mi, gdzie są pozostałe. Armadillo zostawiam na koniec z pewnej przyczyny. Mhm, ale ten ostatni subtank jest jeszcze u Spark Mandrilla z tym, że musisz zdobyć broń Boomer Quangera. Muszę albo chyba mogę, bo jest tam ciekawy skok do wykonania, ale niekoniecznie trzeba mieć broń Quangera. Żeby zdobyć satanka, musisz mieć broń Quangera. Okej, idę do Quangera.
Dobra, ufam ci, po tym ostatnim razie, kiedy stwierdziłem, że nie idę w lewo, a ty mówiłeś, żebym szedł w lewo, to było w etapie Mamota. I... Tak, był tam. Tak, więc ufam ci 100%. Teoretycznie u Quangera jest też hard tank, który do którego wypadałoby mieć jego broń, ale można go zdobyć po prostu męcząc jeden skok. To jeszcze zobaczymy. Gdzie my jesteśmy właściwie? To jest... To jest jedna wielka wieża, tak naprawdę. Nie wiem, jeden. Wygląda jak jakaś... Bo ja wiem, nawet nie wiem na razie co to. Owszem, jest to wieża, ale dowiemy się tego za chwilę. I muzyka w jego etapie jest po prostu genialna. Dokładnie, naprawdę. Dokładnie. Quanger jest... Ma fantastyczny motyw. Czego chcieć więcej? Wow, to było ciekawe. Sam poziom jest taki... Może być, ale... Nie ma na co narzekać, ale też nie ma się też za nie zachwycać. O, tutaj jak wejdziemy w te lasery, to też będą do nas strzelać, ale ja zawsze po prostu ten pokój czyszczę tak na szybko, oby przez to przejść. Zapomniałem o broni Stormigla, ale i tak tego gościa da się odpowiednio szybko rozwalić w ten sposób. Też, prawda, ale ja lubię zawsze go właśnie nazywać Stormiglem, bronią Stormigla. Ja tutaj w motywie Quangera słyszę nawet inne motywy z gier, czy to późniejszych, czy wcześniejszych. Na przykład na początku jest taki motyw w ZX Adventie. To pewnie ZX Advent się inspirował trochę Quangerem. Jeden motyw. Nie powiem dokładnie, który, ale jest taki, który mi przypomina na początek. I jest... Zaraz będzie moment, który mi przypomina Mistrz Robotów z szóstki. Nightmana bodajże. Przynajmniej troszeczkę. Jestem tak... No w sumie? No w sumie możesz mieć rację, no? Tak, to jestem ja po prostu i moje zbyt szerokie myślenie jakby. Ale... O Boże, ten fragment nienawidzę go. A właśnie! I tutaj chciałbym zaprezentować naładowaną moc Chameleon Stinga. A? Tylko chciałbym jeszcze to móc przejść szybciej, ale... Fucking hell! Dobra, jak możecie zauważyć, jesteśmy nieśmiertelni? Po prostu jesteśmy nieśmiertelni przez krótki okres czasu, kiedy sobie chodzimy z w pełni naładowaną bronią Sting Chameleona. Zobaczcie, to wygląda po prostu przezabawnie. Jednocześnie, jeżeli chcecie robić speedrun czy coś w tym stylu, to pierwszy etap, do którego chcecie iść, to Sting Chameleon ewentualnie... Nie, ogólnie, żeby zdobyć broń Sting Chameleona tak naładowaną, trzeba przejść jeszcze dwa etapy przed tym. Igla i Mamota. I to jest ten skok, o którym mówiłem. Jest bardzo trudny do wykonania, ale jest wykonalny, uwierzcie mi. Ogólnie zauważyłem, że właśnie to w pełni naładowana broń Sting Chameleona jest strasznie taka jakby niedoceniana. Ludzie zazwyczaj po prostu używają w pełni naładowanej broni Armadillo, ponieważ ma podobny efekt, ale... Jasne. Ale nie jest to na tak aż tak skuteczna jak broń Chameleona. Nie, ja to zrobię. Ja udowodnię, że to jest wykonalne. To jest wykonalne, ale... Ty Hasa mówisz, że to da radę zrobić, prawda? Słucham? Kiedyś to mówisz, że to da radę zrobić właśnie w ten sposób. Mhm. Coś się tam siedzi mówił. Tak, tak. Właściwie... pomysł. Ciekawe, czy się uda to... Właściwie chciałem to zasugerować. Po co mam się męczyć? W sumie... Oh, fuck! Co? Okej. Okay. A może spróbuj ten, żebyś się bardziej rozpędził. Właśnie... Bardziej z tyłu może to być, co to... Ej, goddammit. Głupie platformy pingwina, dlaczego one nie mogą latać? A więc już mamy odpowiedź na to, czy ta broń potrafi nam ułatwić zdobywanie takich kabrojów, czy wykonanie takich skoków. Nie pozwala. Chociaż spróbuj... Mówię, może spróbuj właśnie z tyłu to bardziej wystrzelić. Może jak się rozpędzi, to wtedy będzie ten łatwiej. Tak jest! Aha. Dobra! Chociaż co prawda chciałem udowodnić szczególnie Shinjiemu, że ten skok jest wykonany bez żadnych broni, ale to będę musiał zrobić już oddzielnie. Nie marnuję let's playa na takie rzeczy, powiem w ten sposób. Bo to by zajęło dużo... Ja uważam, że to nie jest wykonalne, ale... To jest wykonalne, bo ja sam to kiedyś zrobiłem. Okej, okay, zobaczymy, jak ty udowodnisz. Tak, tak, jasne, będę to udowadniał później. Ale to udowodnię. Okej. Ten segment, nawet nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Po prostu spinamy się... O Boże, muszę
pamiętać o tym, żeby nie przegapić Subtanka. Chyba... Gdzie jest tu w ogóle Subtank? Tutaj nie ma Subtanka. Jasne, oczywiście. Jest tu Mandrilla. Zapomniałem na śmierć. Myślałem, że już przegapiłem. No, dobra. Tego się nie da załatwić, ale da się tego ominąć. Da się to ominąć, powiedziałem. Dobra. I jesteśmy już u bossa. To był szybki etap. Sam Boomer Quanger to jest chyba jedyna nieprzetłumaczona nazwa z Mega Mana X, bo po japońsku to jest właśnie Boomer Quanger, a tak to nie przetłumaczyli chyba. Tak mi się wydaje. Znaczy nie, no Quanger jest tam jakieś przetłumaczenie właśnie z japońskiego i chyba oznacza żuka i jelonka, czy jakąś tam nazywał. Wow. Jelonek rogacz chyba. Coś w tym desem w każdym razie. W każdym razie... Nie no, zaraz zresztą sprawdzę. Rekomenduję tutaj po prostu szybkie odwalanie X-em, poruszanie się po pomieszczeniu, bo Quanger lubi się teleportować. No ta walka nie jest tak trudna, jeżeli pozostaniemy na ścianach, naprawdę. Tylko trzeba jeszcze wyczuć moment, kiedy musimy spaść, żeby go uderzyć. Jego osobowością bodajże jest broń Kameleona. Tak, dokładnie. Nie broń Kameleona, tylko broń tego... Oktopuska. Oktopuska. Tak. Więc to znaczy, że ten boss jest Witch Evenem. Ano. Musiałem, po prostu musiałem. Nie idzie mi z nim najlepiej, ale cóż, nie użyłem jego słabości. Boże, przestań tak... Głupi Quanger! O co mu chodzi? No, zobaczcie sami. Masz, w końcu. Co, zdeportuje się. Taki jego ten... Trochę za dużo jak na mój gust. Urok. Ano. A masz. Dobra, jeszcze jeden strzał. Dobra. Fartem przeteleportował się w to samo miejsce, z którego się właśnie teleportował. No dobra. Mi to odpowiada. To jest szósty mistrz Mavericków pokonany. No jingle zwycięstwa i będziemy mieli broń Boomera Quangera, która potrafi zbierać przedmioty, na przykład takie jak tamten Hard Tank. Boomerang Cutter. Jest to chyba pierwsza broń w ogóle w Mega Manach, która ma taką właśnie właściwość. Cutman anyone? To jest naprawdę... Cutman nie ma takiej właściwości. Nie, ale chodzi mi o to, że sama broń wygląda jak broń Cutmana. Ach, tak, zdecydowanie tak. Zostało nam jeszcze dwóch. I to jest Mandrill, i to jest Armadillo, i... Idź najpierw do Mandrilla może. Pójdę do Mandrilla oczywiście, taki był mój plan. Mandrill ma... motyw Mandrilla. Motyw, po prostu motyw z tego etapu. I go uwielbiam, to jest mój ulubiony motyw. Jeden z moich ulubionych motywów. To jest... X jest pełen moich ulubionych motywów. Ale po prostu... Jest okej, ale... Mi, ale ja nie mogę słuchać tego motywu bez przypomnienia sobie o tym, że jest youtuber, który nazywa się Smooth McGroove i zrobił cover a cappella właśnie tego motywu. On robi jeszcze cover a cappella, dużo więcej motywów. Polecam, jeżeli jeszcze nie znacie gościa, ale on jest bardzo popularny. Jasne, Gwint. Wydawało mi się, że nie będzie tego przyciemnienia, jeżeli pokona się jakiegoś mistrza... Chciałbym powiedzieć mistrza robotu, może się... Jakiegoś Mavericka, ale chyba się pomylił. Mógłbym się pomylić. Ogólnie na początku można było zniszczyć, że etap jest troszeczkę zniszczony na początku samym. To dlatego, że pokonaliśmy Stormigla. Ach, tak, rzeczywiście. I tutaj trzeba jakoś iść na obkoło, żeby zdostać ten? No, tutaj musisz chyba właśnie iść na dół. O, tutaj mamy właśnie nasz Subtank trzeci. Tylko, że... Musisz strzelić go tak, żeby... O, wiem. Tak zorientowałem się. I... To jest trzeci Subtank. Naprawdę z trzema już jest całkiem nieźle, szczególnie, że no... Jak sam mówiłeś, późniejsze gry ograniczają nas do dwóch Subtanków. A że w tej grze można mieć cztery... Całkiem nie. Wiesz, ograniczenia dwóch Subtanków, ale jest jeszcze weapon tank. A, no tak. Jasne. O! Te rzeczy. One się pojawiają chyba właśnie jak pokonamy jakiegoś mistrza Mavericków. Chyba właśnie Nigla. Nie, no... Tak mi się wydaje. Jestem pewien, że one nie są tutaj po prostu cały czas. A.
Wydaje mi się, że jest ciemniej niż powinno być. O, nie, ja zacząłem do Stromiga jako do pierwszego bossa, więc... No. Rzeczywiście nie mieć o tym pojęcia. To jest naprawdę dużo rzeczy, które zmieniają się pod wpływem tego, jakich mawryków pokonają, co jest bardzo fajne. I tutaj mamy mini bossa. Co to jest? Ma całkiem ciekawą animację z... A, tak. Właśnie... Tą? O, właśnie, ma tą dokładnie. Dziwna trochę. Ciekawe. Boże, on ma zgapione... Nie, to Slashman od niego to zgapił. Co? Slashman! To, że te bąbelki zatrzymują fixa w miejscu. Jasny gwint. Slashman. Czekam już, jak będę robił... Ale jestem pewien, że wcześniej też jakiś boss miał taką... ten... taką moc... Czekaj. A nie, pomyliło mi się z tym, z Flamemutem, ponieważ on, nie jestem pewien, że to pokazałeś, ale on tak, że czasami pluje ze swojej dromy takimi plamami oleją i one się chyba tam zatrzymują, jeżeli nie wejdziesz. Wiesz co, chyba nawet jedna mi zatrzymała, nie pamiętam. Wiem, że na pewno nimi pluł. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak przynajmniej kojarzę. Boże, nie mogę się powstrzymać od docenia tego motywu. Musicie zwierzyć mnie, grającego w tą planszę, w ten sposób. Nie potrafię tak inaczej. Mówię, sam... Muzyka tej poziomy jest okej, okay, ale z tego co zauważyłem, ludzie strasznie ją jakby... overrate'ują. Tak jak muzykę z Wily Castle, jeden z Mega Mana 2. Nie powiem, no, te utwory są naprawdę dobre, ale są... mimo wszystko lepsze utwory w każdej właśnie z tych gier. O, Hard Tank. I tu też niby niektóre poradniki mówią użyj Boomerang Cuttera, ale ten Hard Tank jest zupełnie do zdobycia bez niego, jak sami widzieliście, ten skąd był łatwy. Teraz tutaj? Tak, tutaj. No, naprawdę, czytałem, że w którymś poradniku właśnie tak doradzali wejście Boomerang Cuttera przed tym. Nie mam zielonego pojęcia. Mieliśmy to użyć chyba... No nie, naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem mieliśmy tutaj użyć tej broni. Nie, może stwierdzili, że gracze nie będą w stanie wykonać tego skoku. Dobra, nieważne. Ważne, że to jest do wzięcia normalnie. Niektóre poradniki po prostu... Wow, dalej mamy te rzeczy i dalej mamy prawie zero widoczności. Zero widoczności. Właściwie ci przeciwnicy to tutaj jeszcze kimś przypominają tych z Mega Mana 5, którzy gdzie właśnie tam się pierwszy raz pojawili. Ty wiesz, jakie dwunożne działa? Chociażby u Starmana. A, jasne. Aha. O, 3 subtanki, tylko jeden naładowany, co jest ciekawe w ogóle. Na pewno i w tym... Boże, walka ze Sparkmandrillem za pomocą jego osobowości jest taka... Dlatego spróbuję z nim przewalczyć armatką. Powinienem dać radę, szczególnie, że chyba teraz już nawet nasz pasek energii jest równy temu mistrzów robotów. Albo... No, chyba jest. Jasne. Chyba nie, tak. Jeszcze nie jest. Jeszcze nie? Jestem ślepy. No nie. Wow, Mandrill! Wow, stary. Jasny gwint. Ja właściwie z Mandrillem walczyć niespecjalnie lubię, więc dlatego lubię używać mimo wszystko jego osobowości. Z tego względu. Wow! On ma dużo mocy w sobie. Dobra. Nie jest on takim trudnym bossem. Dobra, to jest trudne. Ten jego Superman Punch. Okej, dobra, to jest zły pomysł. Właściwie Mandrill oznacza pawiana, prawda? Chyba tak. Zresztą zachowuje się jak pawian. Cholera, nie wiem, zawsze mnie śmieszyło trochę to, że w angielskim słowniku niektóre nazwy po prostu są takimi dziwnymi połączeniami innych słów. Człowiek świdr? Albo Mandrill? Biedronka, Lady Beard, Pani Ptak. Zawsze mnie to troszeczkę byś bawiło. Butterfly. Albo... Maślana mucha. Maślana mucha albo latające masło. To nawet na moim masku się pojawiło. Ano? Kojarzę, no. Siódma z ośmiu broni. Dobrze powiedziałem. Electric Spark.